ten czas jednak, żeby nie pokazywać kapciuchów. Zobaczmy, co się kryje w kuchni prawdziwego, finalnego dojo byłego. Dojo byłego, prawdziwego, genialnego, optymalnego. W formie testów na razie, bo tutaj tendalizacje muszą się zgadzać i muszą się zgadzać produkty najbardziej wartościowe. A czym są produkty najbardziej wartościowe? No takie, które są finalne w żywieniu optymalnym, a nie jakieś śmieszne boczki, jakieś śmieszne karkóweczki, mięsiwka, jakieś mielone. No ale co tutaj mamy? Najwyższej jakości kapusta kiszona, jajeczka ugotowane sous vide. Sous vide to oznacza najlepiej uszlachetnione. No i żółteczka z sous vide. To jasna sprawa, o co chodzi. Już lepiej się po prostu nie da. Wystarczy spojrzeć na ten środeczek. Każdy piktometr, każdy milimetr sześcienny jest idealnie w punkt ugotowany. Wartościowych, najbardziej wartościowych salcesonu własnej roboty. Ze wszystkich podrobów, wliczając móżdżek wieprzowy. Co tu mamy? Dopiero co przygotowano galaretę z raciczek. Raciczek tylko i wyłącznie i to tylko i wyłącznie tych końcóweczek. Żadnych golonek śmiesznych, bo to tylko samo białeczko. Mało kolagenu, mało ścięgien. Śmieszna śmietanka tylko i wyłącznie do, no niestety, uzależniającej kawy, która nie powinna mnie interesować, ale trudno. Tutaj natomiast widać ziemniaki z suszu, czyli płatki suszone ziemniaczane, przygotowane w formie pire, razem z podrobami, ze wszystkim, też na wypadek jakiegoś kataklizmu. Masło leży już tak sobie od 3 miesięcy, trzeba będzie to po prostu ogrzać, rozlać do słoiku w formie masła klarowanego i cześć. Mozzarella tylko dodatek w formie raz na 2 tygodnie, żeby coś sobie podjeść śmiesznego w formie serowej. I tutaj salcesony, no niestety nie będę otwierać, bo to za dużo roboty mnie kosztowało. O kurde. Myślę, że lepiej nie dało rady zrobić. To tak pachnie. Tutaj cały ten kolagen sobie pływa. Wszystko to, co jest najbardziej wartościowe. No już naprawdę lepiej się nie dało. Dlatego, Ola, kupujcie sous vide i róbcie takie salcesony, bo to jest banalnie proste, szybciutkie. Nie trzeba się z tym pindolić. Ale do czego teraz zmierzam? Co tutaj się, panie, znajduje? No co tutaj się znajduje? Najwłaściwszy kolagen z wszystkimi ścięgnami, żeby nigdy w życiu nie następowały jakiekolwiek kontuzje. A tutaj co się znajduje? Tutaj robię kawkę w sous vide, żeby na jutrzejszy poraneczek do moich książeczek była już naszykowana. 2 godzinki, 65 stopni. Natomiast teraz mi zależy na czasie, żeby jak najszybciej spaść. Więc po prostu podkręciłem temperaturę, godzina czasu. I taka armia raciczek, jak trafi do wody, tutaj jeszcze wyssę na początku powietrze tylko, żeby ładnie się to obgotowało w bieżącej wodzie, 92 stopnie nastawię, żeby już na jutrzejszy dzień wszystkie drobne skraweczki, wszystkie chrząstki odchodziły od kości, wszystkie kostki, które były pocięte z dostępnością szpiku, żeby były możliwe też do spożytkowania wobec galarety, żeby można było wszystko, co wartościowe, wydobyć z tych raciczek. I wracając do tych słoiczków, bo tutaj nie ma żadnego popisu, co to dokładnie jest. Osoby, które są kumate, które wiedzą, co tu może się znajdować, to będą wiedziały, skorzystają z tego przekazu. A jak nie skorzystają, to w sumie, co mnie to tam obchodzi? Ja swoje stado już ogarnąłem. I to mi zupełnie się wystarczy, tylko szkoda tych optymalnych, którzy, kurczę, z jakiegoś chorego powodu nie są w stanie wywnioskować finalnej treści optymalnej mistrza tytana medycyny doktora Jana Kwaśniewskiego. Nie rozumują, że topka produktów powinna stanowić tylko i wyłącznie już finalny, jednolity, stały, niezmienny, bezprzypadkowy sposób na kreowanie jadłospisu. I kwestia uszlachetniania powinna być rzeczą
poprzedzającą wszystko inne zaraz po selekcji produktów najbardziej dożywczych, nie odżywczych, tylko dożywczych. A zawartość tych słoiczków, jak już powiedziałem, będzie tylko i wyłącznie w formie poszukiwania przy studiowaniu ponownym tekstów mistrza doktora Jana. Bo tak jak zauważam, nad 18-letni optymalni robią jakąś po prostu humoreskę z tego, co czytają, nie rozumując konkretnego, finalnego przekazu właśnie pana doktora, bo panu doktorowi nie chodziło o to, żeby ludzie żyli bez chorób. Rzeczywiście, to jest po prostu pochodna właściwego żywienia, natomiast go interesowało co? Żeby człowiek stał się najbardziej rozumny w ramach swoich możliwości. A swoje możliwości można zdobyć tylko i wyłącznie przez żywienie. I żywienie optymalne może być wobec czego lepsze i gorsze. Trzeba to wiedzieć, nie zawierzać, nie zjadać śmiesznych śledzi, które zawierają nazbyt wiele wody, białko kiepskiej jakości i niczego konkretnego się nie dostarcza przez śmieszne ryby, sardynki czy jakieś tam właśnie śledzie. Dlatego poprawka musi być uwzględniona. A jak nie będzie uwzględniona, to w sumie co mogę poradzić? Najwłaściwsza percepcja opisywana niejednokrotnie przez pana doktora była bardzo skrzętnie przedstawiona, zwłaszcza niejednokrotnie wskazując na publikację, na pracę, na książkę Jarosławka Haska Przygody wojaka Szwejka, gdzie była mowa o pysznym zachowaniu się biednych ludzi, którzy już tylko za wieprzowinę łapali, byleby wszystko tłustością zalewać, byle wszystko masą obficie zalać i z tego powodu się cieszyli, ale dostali właśnie poprawkę, że skończą żrąc lebiodę, czyli będą odchodzić powolutku od rozumu. No, dlatego postawiam z takim przekazem. Wrócić do książeczek pokornie, czytać jeszcze raz, przeredagować bardzo solidne teksty, porobić konkretne notateczki i postarać się zrozumieć, że przypadkowość w jadłospisie nie może mieć miejsca.